Mławie nie brakuje miejsc, gdzie można aktywnie spędzić wolny czas i uprawiać sport. Z myślą o różnorakich upodobaniach mieszkańców, zarówno tych starszych, jak i młodszych, na terenie całego miasta powstały m.in. ścieżki rowerowe, boiska, siłownie zewnętrzne i wiele innych. Do dyspozycji jest także całe zaplecze Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Ja zawsze, kiedy mówię na temat Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, to dziękuję ludziom, którzy przesądzili o lokalizacji stadionu miejskiego właśnie w tym miejscu. Rzadko kiedy spotyka się, żeby w mieście, w jakiejś miejscowości, w gminie tak pięknie położony był stadion. To jest ponad 12 hektarów powierzchni, która sukcesywnie przez samorząd, czyli przez nas mieszkańców, jest zagospodarowana, zabudowywana. Powstały w drugiej połowie XX wieku stadion odbiega już od współczesnych norm i oczekiwań mieszkańców. Pierwsze działania zmierzające do podniesienia standardu i poprawy warunków treningowych podjęto już w latach ubiegłych. Jesteśmy po pierwszym etapie rewitalizacji, remontu, rozbudowy, modernizacji naszego stadionu. Mamy nowoczesne boisko ze czystą trawą, standard FIFA Start 2 i 8 boisk w Polsce o takim standardzie. Jest zaplecze socjalne, ale są siłownie, sale fitness, czyli obiekty bardzo intensywnie wykorzystywane. Aktualnie miasto czeka na dofinansowanie z Ministerstwa Sportu. Środki, które planuje się pozyskać, pozwolą na zrealizowanie kolejnego etapu modernizacji. Mamy dokumentację techniczną, mamy pozwolenie na budowę. W związku z tym w ciągu najbliższych 2-3 lat przewiduję, że ten obiekt powinien być wyremontowany. Będziemy się z tego cieszyli. Będziemy przyjmowali nie tylko na ten obiekt, nie tylko mieszkańców Mławy, ale również inne kluby, przedstawiciele różnych dyscyplin, którzy już przyjeżdżają do naszego miasta i są zaskoczeni, że Mława ma taki obiekt. Przypomnijmy, że stadion w Mławie powstał 44 lata temu. Od tego czasu obiekt jest areną zmagań sportowców różnych dziedzin.